Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, co dzieje się na Białorusi i wokół Białorusi pod kątem nowej hipotezy, która się pojawiła. Hipotezy bardzo prawdopodobnej, w świetle której wydarzenia na Białorusi są jednym z największych przekrętów ostatnich dziesiątków lat, to znaczy wielu się wydaje, że jest tam jakiś wybuch wolności. Niektórzy twierdzą, że Zachód dokonuje tej rewolucji, Stany Zjednoczone, Unia Europejska, masoneria zachodnia, a wiele wskazuje na to, coraz więcej zaczyna wskazywać na to, że jest to inicjatywa rosyjska dla interesów rosyjskich, dla przejęcia Białorusi, wchłonięcia Białorusi. Zapraszam Państwa do subskrybowania, zapraszam Państwa do dawania kciuków w górę, zapraszam do oglądania kolejnych programów. Gdy zaczęły się zamieszki na Białorusi po wyborach prezydenckich, wiele osób skojarzyło to z pandemią, ja również. Dlaczego? Dlatego, że Łukaszenka był jedynym prezydentem, jedyną władzą w Europie, jeżeli nie na świecie, poza może Szwecją, która nie wprowadziła żadnych obostrzeń. On uznał, że z góry, że żadnej pandemii nie ma. No i efekt był taki, że zarażonych tam było 60 bodajże 4 tysiące osób, w tym sam Łukaszenka, który ani na chwilę nie przerwał swojego urzędowania, a zmarło 200 tam kilkadziesiąt osób. Znaczy, jeżeli chodzi o liczbę zarażonych, no to to jest 4 razy więcej niż w Polsce, bo licząc, prawda, pod kątem ilości mieszkańców, prawda, na Białorusi mieszka 9 milionów, w Polsce 38, w Polsce było trochę mniej zarażonych, natomiast jest dużo więcej zgonów. No i zaczęła się już na świecie druga fala pandemii, znowu się ludzi straszy, natomiast no Białoruś tu przeszkadza, narusza całą tą wizję, prawda, bo tam żadnych obostrzeń nie ma. Jeszcze co ciekawe, od miesiąca są tam te manifestacje, podobno setki tysięcy ludzi, znaczy widać na filmach, że bardzo wielu ludzi wychodzi na ulicę, ten tłum jest zwarty, człowiek dotyka człowieka, są bez maseczek, liczba zachorowań wzrosła tylko o 4 tysiące w ciągu miesiąca. No i teraz niektórzy mówią, że to jest właśnie powód wywołania tych zamieszek, tym bardziej, że no Łukaszenka oświadczył, że Światowa Organizacja Zdrowia proponowała mu miliardy dolarów za to, żeby wprowadził obostrzenia, i on odrzucił tę propozycję. Zachodnie media, w tym polskie media, okrzyknęły, że to jest fake news, że Łukaszenka kłamie, ale jedyny argument był taki, że przecież Światowa Organizacja nie ma takich pieniędzy, Światowa Organizacja Zdrowia nie ma takich pieniędzy, żeby mu dać. No i druga hipoteza, która się pojawiała, to była hipoteza, że tutaj miesza Zachód, że Białoruś jest łakomym kąskiem, tak jak była nim Ukraina, że no, mogłyby tam po zmianie władzy, po pojawieniu się władzy prozachodniej, mogłyby tam wejść zachodnie koncerny, można by tam sprzedawać zachodnie towary, jest masę dobra do przejęcia, ziemia, złoża, lasy, jeziora, uzdrowiska itd., itd. I co mogło o tym świadczyć, prawda? Znaczy to, że no z Zachodu idą spore pieniądze, sam polski rząd się przyznaje, że daje duże pieniądze, pojawiają się takie organizacje, które każdemu represjonowanemu proponują tam 1500 dolarów, każdemu zakładowi pracy, który będzie strajkował, proponuje się kilkaset tysięcy dolarów, każdemu policjantowi czy wojskowemu, który zrezygnuje ze służby, proponuje się 1500 dolarów. Pani, wciąż nie mogę się nauczyć jej nazwiska, Cichanouska, kandydatka przypadkowa zresztą na prezydenta,
no, ma ścisłe powiązania z Zachodem, całe swoje młode życie przesłużyła jako tłumaczka w różnych zachodnich organizacjach działających na terenie Białorusi i co ciekawe ukrywa się nazwy tych organizacji, wymienia się tylko jedną, jakąś, która zajmuje się ofiarami Czarnobyla, więc bardzo prawdopodobne, że są to organizacje na przykład Sorosza czy jakieś inne, które łatwo zidentyfikować jako masońskie. Z kolei najważniejsza osoba wśród opozycji, no bo na pytanie, kto by był prezydentem, gdyby faktycznie doszło do prawdziwych wyborów i faktycznie te prawdziwe wybory przegrałby Łukaszenka, bo nie ma dowodów na to, że ma on poparcie rzędu 3%, tak jak twierdzą manifestanci, może się okazać, że ma poparcie rzędu na przykład tylko 56%. Prawda? I to go tak denerwowało, że na przykład sfałszował wybory, robiąc z tego poparcie prawie 90%. No, w każdym razie, gdyby były wolne wybory, z pewnością nie wygrałaby raczej, może powiedzmy to ostrożniej, raczej nie wygrałaby ich Cichanouska, bo jest to kobieta całkowicie przypadkowa, prawda? Ona dlatego kandydowała i na prezydenta, ponieważ jej mąż został skreślony z list, nigdy nie zajmowała się polityką, ma słabą psychikę, słabą osobowość, prawda? Pierwsze jej oświadczenia po ucieczce na Litwę były takie, że uznaje wybory na Litwie, że uznaje, że Łukaszenka jest prezydentem, wybory na Białorusi, uznaje wybory na Białorusi, uznaje, że Łukaszenka jest pełnoprawnym prezydentem Białorusi, wzywa wszystkich manifestantów do rozejścia się, prawda? To były dwa takie oświadczenia, w których jeszcze głośno krzyczała, że się boi, że z powodu tego strachu nie będzie podejmować działania. Później się wszystko zmieniło, ale zmieniło się za sprawą jej komitetu. Natomiast w tym komitecie jest niejaki Walery Cypkała i prawdopodobnie to on zostałby tym głównym kandydatem opozycji na prezydenta i jeżeli miałby wygrać kandydat opozycji na prezydenta, to wygrałby on. No i teraz jego można bardzo skojarzyć z Zachodem, bo on był ambasadorem Białorusi w Stanach Zjednoczonych przez wiele lat. Przyjaźnił się między innymi z Clintonem. Są jego zdjęcia z Clintonem. Wiele czasu spędził w Dolinie Krzemowej. Co ciekawe, kiedy wrócił na Białoruś, zainicjował tam powstanie białoruskiej Doliny Krzemowej z pełnym poparciem Łukaszenki i faktycznie powstała taka wielka inwestycja, gdzie gromadzi się setki firm i to firm tak skutecznych, że i wyroby tej białoruskiej Doliny Krzemowej są sprzedawane nawet do Stanów Zjednoczonych i on został dyrektorem administracyjnym tej Doliny Krzemowej. Natomiast jego żona jest tutaj jeszcze ciekawszą postacią, ponieważ ona jest reprezentantką Billa Gatesa na 12 krajów byłego Związku Radzieckiego, w tym na Białoruś, czyli no, zaufana Billa Gatesa, pracownica Microsoftu. No więc tutaj związki z Zachodem, można by nawet powiedzieć z masonerią, rzucają się w oczy. No tylko zauważmy, że ostatnio zaszło takie wydarzenie, które zaskoczyło wielu, że Rosja razem ze Stanami Zjednoczonymi podjęła inicjatywę zaproszenia Cichanouskiej na forum ONZ. No i no zaskakujące, no bo Rosja tutaj niby zawarła układ z Łukaszenką, że będzie go bronić, że będzie mu pomagać w utrzymaniu władzy, a nagle no, wspiera działaczkę opozycji i ona jest tak no, przedstawiana całemu światu jako taka no, w zasadzie reprezentantka Białorusi. I tutaj można wziąć pod uwagę kilka innych istotnych faktów, bo Walery Cypkała, o którym mówiłem, to jest człowiek Łukaszenki, był człowiek Łukaszenki, teraz już nie jest. Ale nie tylko, prawda? Bo on
Był doradcą Łukaszenki przez wiele lat, spełniał istotne funkcje w rządzie Łukaszenki. No, Łukaszenko zrobił go ambasadorem, Łukaszenko zrobił go tym dyrektorem administracyjnym tej Doliny Krzemowej Białoruskiej, ale on był również doradcą Wspólnoty Niepodległych Państw. A Wspólnota Niepodległych Państw, no, to jest rosyjska inicjatywa, prawda, zmierzająca do tego, żeby odtworzyć Związek Socjalistycznych Republik Radziecki. Czyli można by założyć, że Ciepkała jest jednak nie człowiekiem Zachodu, nie człowiekiem jakiejś masonerii rytu szkockiego, amerykańskiej, tylko jeżeli reprezentuje masonerię, to masonerię rytu francuskiego, której centrala w tej chwili gnieździ się w Gieru, rosyjskich służbach specjalnych wojskowych. I teraz zauważmy, że w momencie, kiedy opozycjoniści białoruscy poczuli się zagrożeni, Cichanouska uciekła na Litwę, natomiast Ciepkała uciekł do Moskwy. No i w tej Moskwie długo, długo sobie posiedział, żeby następnie przejść na terytorium Ukrainy, z terytorium Ukrainy na terytorium Polski, bo tutaj miał się spotkać z pewnymi wysoko postawionymi politykami amerykańskimi, ale podkreślono, nie wymieniono ich nazwisk, ale podkreślono, że są to politycy nie z kręgu Trumpa. No, czyli przypomnijmy sobie na chwilę rozmowy Baracka Obamy z Putinem, no, kiedy to jest taki fragment rozmowy, gdzie dziennikarze nagrywali, później dziennikarze przestali nagrywać, a Putin i Obama już zaczęli rozmowę w cztery oczy, tylko że fragment tej rozmowy został nagrany przez jednego z dziennikarzy. I Putin, już nie pamiętam dokładnie, czego to dotyczyło i czy w ogóle ujawniono, czego to dotyczyło, w każdym razie chodziło o taką wypowiedź Obamy, która była reakcją na prośbę Putina, czyli Putin miał jakąś prośbę, a Obama powiedział, mogę ją spełnić w drugiej kadencji, bo wtedy już nie będę musiał walczyć o trzecią kadencję, bo nie ma takiej możliwości. To jest tylko taki drobny przykład pokazujący, że stosunki lewicy amerykańskiej, czyli Partii Demokratycznej z Rosją były zawsze dobre, prawda? Pamiętajmy, że Rosja stalinowska, Związek Sowiecki nie przetrwałby II wojny światowej, nie wygrał bez pomocy amerykańskiej. Zresztą wcześniej też rewolucja by szybko się wypaliła, gdyby nie wielka pomoc Stanów Zjednoczonych. No i Ciepkała może być, to jest hipoteza, może być człowiekiem Rosji. Te ostatnie wydarzenia by wskazywały na to, że Rosja zmierza do takiego rozwiązania, w którym jej ludzie przejmą władzę na Białorusi i podporządkują tą Białoruś Rosji. Natomiast dlaczego miałaby być taka gra, że oficjalnie Rosja mówi do Łukaszenki, my cię wspieramy, jesteśmy twoimi przyjaciółmi, a faktycznie wbijają mu nóż w plecy? Odpowiedź jest prosta. Od początku, kiedy Łukaszenka został prezydentem w demokratycznych wyborach, ktoś powie, że tak jak Hitler, no ale były to demokratyczne wybory. Od początku Łukaszenka mówił głośno do Białorusinów i głośno do Rosji, że jego celem jest ponowne zjednoczenie Białorusi z Rosją. No i tak mówił przez te kilkadziesiąt lat. Rosja mu dawała różne rzeczy za to, tanią ropę naftową, tani gaz, pomoc taką, pomoc inną. I on zawsze się wyślizgiwał, prawda? I okazało się, że Białoruś wybija się w coraz większym stopniu na niepodległość, ale, czyli można by powiedzieć tak, że Białoruś jest ostatnim niepodległym państwem, abstrahując od oceny Łukaszenki i oceny działań tej władzy, oczywiście niedemokratycznych, tyrańskich i tak dalej, no to jest to niepodległe państwo, bo niezależne od Rosji, niezależne od Zachodu.
I ta niezależność wciąż się zwiększała. Tylko że jest kolejny problem, o którym mówią fachowcy od wschodu, że jednak w tym momencie, dziś, Białoruś nie jest w takiej sytuacji, że mogłaby się oderwać od Rosji całkowicie i stać się takim krajem prozachodnim, który by pretendował do wejścia do Unii Europejskiej. To, co ci młodzi studenci białoruscy sobie wyobrażają tam na ulicach i krzyczą i marzą o tym, żeby na Białorusi było jak w Paryżu, czy Londynie, czy Rzymie, ponieważ te zależności gospodarcze są tak ścisłe, że jeżeli Rosja by przecięła te wszystkie nitki, to by zatrzymała obieg krwi w gospodarce białoruskiej. Białoruś by po prostu padła. Znaczy, ktoś może powiedzieć, że gdyby to Zachód stał za opozycją i to on faktycznie przejął władzę na Białorusi, to Zachód też jest zainteresowany w tym, żeby Białoruś padła, ponieważ wtedy spokojnie będzie mógł przejąć ten wielki majątek, prawda? Tą ziemię, lasy, domy i tak dalej. No i warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą mało kto zwraca uwagę, ale o tym będę mówił w innych programach, a tu tylko to zasygnalizuję, że w kwestii tego, co dzieje się na Białorusi, bardzo zainteresowane są Chiny, bo i ta Dolina Krzemowa, bardzo silna Dolina Krzemowa, białoruska, jak i wiele różnych nowych przedsięwzięć gospodarczych, które powstają na Białorusi, to są za pieniądze Chińczyków i Chińczycy na Białoruś wyraźnie wchodzą, bo chce tego Łukaszenka, bo zapewne wyznaje doktrynę, że no, Chiny są daleko, więc jakaś zależność od nich nie jest tak niebezpieczna dla jego suwerenności jako władcy białoruskiego. Podsumowując, zobaczmy, jeżeli się okaże, a może się tak okazać, że ta rewolucja się uda i ktoś z opozycji zostanie z prezydentem, no to się okaże po miesiącu i dwóch, że mamy granicę polsko-rosyjską. No i wtedy na głupków wyjdą nasi rządzący, nasze media i Unia Europejska. Znaczy, no to może nas cieszyć, tylko no nie będzie się za bardzo cieszyć z czego, bo będzie jakby większe różnego typu, w tym również wojenne zagrożenie. No i ostatnie zdanie, jeden z swoich programów poświęciłem możliwości wojny, która wywołana byłaby na Białorusi czy z powodu Białorusi, i tego scenariusza nie można odrzucać. Jego realizacja jest cały czas możliwa i prawdopodobna. Dziękuję bardzo.